A więc widzowie, dokładnie tak, mamy aktualnie 6 dni do nowego sezonu i słuchajcie, mamy bardzo dużo informacji, jeśli chodzi właśnie o nowy rozdział. Mamy nową zapowiedź, która można powiedzieć, że lekko wystraszyła niektóre osoby, również mnie, więc oglądajcie film do samego końca. Jeśli chodzi o wczorajszy odcinek, wczoraj stwierdziłem, że jest niedziela, więc robimy dzień przerwy i dzisiaj wracamy właśnie z większą paczką informacji, więc jeszcze raz wam mówię, żeby być na bieżąco, oglądajcie ten film do samego końca. I widzowie, jak wiecie, ten sezon powoli dobiega końca i jako, że on dobiega końca, to okazuje się, że wiadomości będzie coraz więcej, no i jak tylko wystartuje nowy sezon, no będzie się działo naprawdę bardzo dużo, więc żeby tutaj być ze wszystkim na bieżąco, zejdźcie na dół, zasubskrybujcie po pierwszy kanał, zobaczcie, czy macie zaznaczone wszystkie powiadomienia, no i słuchajcie, jeśli lubicie serię 10 dni do sezonu, koniecznie bilet wstępu na ten odcinek, jest to właśnie zostawienie łapki w górę, no i pamiętajcie o moim kodzie Rafa, to ja. Okej, przejdźmy teraz do tego, co zapowiada nam Hypex. Jak wiecie, 1 listopada mamy dostać event. Co prawda, no ta data nie jest idealna, jeśli chodzi o event, no ale będzie to dopiero wieczorem, prawdopodobnie koło 20. Ja na pewno zaraz przed eventem nagram wam film na temat wszystkiego, co musicie zrobić i tak dalej, żeby tutaj, wiecie, trafić na ten event, tak jak to robię co sezon. I słuchajcie, pierwsze co, na ekranie w... dokładnie w kinie, czyli na samym środku mapy, na tym ekranie, gdzie mamy kino, zostanie coś odpalone. Kilka dni temu, być może to było chyba 2 dni temu, mówiłem wam o tym, że ma pojawić się jakiś tam guzik z fokusem. Nie wiem do końca, o co tam będzie chodziło, ale na tym ekranie mamy dostać jakiś film. Druga sprawa jest taka, że mają pojawiać się rifty i prawdopodobnie będziemy do nich wchodzić i będziemy trafiać na różne miejsca właśnie na mapie. Jak wiecie, kilka dużych miejscówek jest włączone do eventu i być może będziemy się do nich teleportować, być może one będą jakoś niszczone. Hypex pisze nam o tym, że niektóre miejscówki zostaną zniszczone albo usunięte. No właśnie nie wiadomo, o co tu będzie chodziło, ale właśnie kilka miejscówek ma być brane pod uwagę. Tam mamy trafiać za pomocą riftów i te miejscówki mają zostać zniszczone. Okazuje się, że nie tylko i wyłącznie na kinie będzie coś się odpalało, ale również będą się odpalać różne efekty na niebie. Mamy dostać jakieś grafiki. No słuchajcie, to jest to, o czym pisze Hypex. Pewnie w kolejnych dniach dostaniemy dużo więcej informacji na temat eventu, bo również pojawią się kolejne zapowiedzi. Druga ważna informacja jest taka, że dostaliśmy kolejny mini teaser. Ja wam go teraz tutaj odpalę, ale do omówienia tego teaseru, ponieważ jest na nim coś, co lekko troszeczkę i mnie zaniepokoiło, jak i również ludzi na Twitterze. Także możecie to teraz tutaj zobaczyć. Być może niektórzy z was domyślą się, o co chodzi. Widzimy tutaj to, że w kolejnych dniach, znowu koło godziny 3-4 po południu, będziemy dostawać kolejne teasery. Jak widzicie te teasery, no to tak naprawdę jest przewijanie cały czas. Nie mamy tutaj nic konkretnego, jeśli chodzi o to wszystko. Są to takie 5-sekundowe urywki. Dajcie znać, czy podoba wam się zapowiadanie sezonu w ten sposób. Kolejna informacja jest taka, że pojawi się koncert Snoop Dogga. Bardzo dużo o tym też się rozmawiało, że właśnie jego koncert ma się pojawić. No i właśnie, słuchajcie, jeśli ma pojawić się koncert, no to również pojawi się prawdopodobnie jego skin w sklepie. Mamy kilka jeszcze właśnie takich newsów na temat tego, więc oglądajcie dalej. I słuchajcie, pewnie pojawi się skin. Wydaje mi się, że pojawi się ten jego taniec, który już kiedyś był w Fortnite. Ja nie wiem, czy on został usunięty, czy on jakoś został zmieniony, ale wydaje mi się, że właśnie jeśli dostaniemy jakąś emotkę, to właśnie coś podobnego do tego, co mieliśmy kiedyś. Ostatnio wspominałem wam o tym, że samochody Pixara mają trafić do Fortnite'a. No i okazuje się, że mamy więcej informacji, ponieważ samochody, które trafią, to są to dokładnie 2 samochody, czyli 2 najbardziej ikoniczne samochody, czyli po pierwsze Zigzag McQueen oraz Złomek. Słuchajcie, 2 te samochody mają trafić do Fortnite'a. No słuchajcie, jeśli chodzi o te skiny do samochodów, to będą skiny, które ja na pewno kupię, a wy, jeśli będziecie również kupować te skiny, pamiętajcie, żeby wpisywać kod Rafa, to ja w sklepie. Z góry bardzo każdemu dziękuję, kto właśnie ma mój kod. No i co, przejdźmy dalej. Następnie mamy troszeczkę starszy teaser, ponieważ on został dodany 26 października. Kiedy to oglądacie, było to dokładnie 2 dni temu. Znowu coś, co było najlepsze w tamtych czasach, jeśli chodzi o Fortnite'a, czyli dostaliśmy ten pokój agentów. Jak wiecie, teraz cały sezon ma być właśnie w pokryciu złota. Widać właśnie to po tych pinach, które twórcy dostali. Ja mam nadzieję, że te topowe rzeczy powrócą, jak i style w postaci złota, tak i właśnie ten pokój agentów. To był jeden z najlepszych sezonów i mam nadzieję, że nie będziemy musieli się tutaj zawieść w tym
sezonie drugim OG, w sensie chapterze drugim OG, ale o tym porozmawiamy za chwilę. I co widzowie, mówiłem wam co dopiero o złotych stylach do skinów, no i okazuje się, że w zapowiedzi również dostaliśmy bardzo ciekawą rzecz, ponieważ dostaliśmy złotego kita w połączeniu z Midasem i pewnie tego skina też będzie się dało pokryć cały na złoto. I z tego co pamiętam, to od 300 levela chyba się wbijało tego banana. Nie pamiętam ile leveli potrzeba było, ale pamiętam właśnie, że lataliśmy na Brutusa i otwieraliśmy tam skrzynki, ponieważ tam ta miejscówka dawała bardzo dużo expa. Już nie dało się tego expa wbijać w inny sposób, więc lataliśmy tam, żeby to pokrywać. I tutaj możecie właśnie zobaczyć tego pierwszego skina, który nadchodzi w swojej złotej wersji. Rozmawialiśmy o Snoop Dogu, no to okazuje się, że ostatnio w grze dostaliśmy bardzo ciekawą grafikę, która tutaj wam się teraz wyświetla. Słuchajcie, ogólnie jeśli chodzi o tą złotą grafikę, tutaj możecie zobaczyć takie eski i właśnie z loga, być może z loga, być może gdzieś tam było na jakiejś płycie, mieliśmy ten napis Snoop Dogg i to jest wycięte S, to jakby albo z tego loga, albo z jego, nie wiem, podpisu, coś takiego mi się przewinęło i właśnie dużo osób zastanawiało się, o co z tym chodzi, no to właśnie chodzi tutaj o Snoop Dogga, który już niedługo trafi do gry. No i co ciekawe, cały ten leak, który pojawił się, no już chyba około pół roku temu, coś takiego, okazał się prawdą, ponieważ wszystko, co dostaliśmy w Fortnite się spełniło. Mam nadzieję, że takich leaków więcej nie będzie, ponieważ no wiemy, co jest do końca tego roku i to mi się trochę nie do końca podoba. Kolejnie wracamy jeszcze do jednego tematu, który nawiązuje do tego nowego trybu OG Reload. No i teraz dostaniemy dwie mapy i to już jest potwierdzone, że wtedy, kiedy dostaniemy rozdział numer 2, ten OG, dostaniemy również mapę, być może OG jako drugą mapę i to się będzie zmieniać albo co 15, albo co 30 minut, więc będą te mapy po prostu zmieniane i wydaje mi się, że jeśli tak się faktycznie stanie, to może być dominujący tryb w Fortnite za niedługo, ponieważ każdy będzie chciał grać te stare tryby, a nie te nowe. Chociaż jestem ciekaw, jak to wygląda teraz statystycznie względem ilości graczy, ale z tego co widziałem, to Ranked gra się naprawdę bardzo dobrze, jeśli chodzi oczywiście o ten OG Reload. Jak wiecie, tytuł tego odcinka no nie jest zbyt pozytywny, ale zaraz tutaj rozwiejemy wszystko. Słuchajcie, wczoraj przeglądając Twittera, zobaczyłem, że mamy nową zapowiedź sezonu i tak mi się wydawało, że właśnie na tym, w tych okienkach pojawiają się lokacje z chapteru, który mamy obecnie, czyli mieliśmy tam bodajże save, mieliśmy tam również tą miejscówkę, na której mamy kaktusy. No i słuchajcie, wyglądało to na tyle dwuznacznie, że niektórzy zaczęli tutaj się przejmować, że co jeśli ten zremiksowany rozdział będzie toczył się na mapie, którą mamy obecnie, że ta mapa zostanie jakoś zmieniona i być może jakieś lokacje rozdziału drugiego po prostu zostaną dodane do tej obecnej mapy i że jeżeli faktycznie tak się stanie, czyli nie dostaniemy tego OG sezonu tak jak w tamtym roku, a po prostu dostaniemy tak jakby dodanie OG sezonu do obecnej mapy, no to będzie to naprawdę bardzo zły krok. Ja pamiętam, jak to zobaczyłem, napisałem od razu do Kaspola: Kaspol, o co chodzi? Czy są jakieś takie newsy na temat tego, że faktycznie tak ma być? I w sumie odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Mamy tutaj po prostu przewijanie do tyłu i ten teaser trochę zahacza o to, co mamy teraz. Że teraz gramy na tej mapie, więc przewijamy do tyłu i faktycznie trafimy do oryginalnego rozdziału drugiego, oczywiście zremiksowanego i tak naprawdę nie ma o co się martwić. Ale widzowie, ja naprawdę sam się wystraszyłem, że coś takiego może być. Jeśli Epic by to zrobił, byłby to prawdopodobnie jego najgorszy krok w historii, ponieważ wierzę, że rozdział numer 2 przebije rozdział numer 1 z tamtego roku i na pewno będę trzymał za to kciuki.